Bujak Zbigniew, pracownik Akademii Wychowania Fizycznego, współautor programu na nowym kierunku sport, sporty walki. Po tym kierunku studenci, którzy dotrwają do trzeciego roku i skończą, uzyskują uprawnienia albo trenera bądź instruktora sportu walki, bądź instruktora samoobrony oraz trenera przygotowania motorycznego w sportach walki. Kadrę staraliśmy się tak dobrać, żeby połączyć specjalistów od teorii różnych działów fizjologii, biochemii, biomechaniki, teorii sportu i praktyku. Zajęcia będą prowadzili albo uznani trenerzy, tak jak tutaj, czy boksu, czy Muay Thai, czy Latte Way, bądź MMA. Współpracujemy przede wszystkim z Polskim Związkiem Taekwondo, z Polskim Związkiem Zapaśniczym, z Polskim Związkiem Latte Way. Trudno mi powiedzieć, czy to jest polski związek, ale z federacją na pewno MMA. Plany są takie, że ci studenci, którzy teraz są na pierwszym roku, na drugim semestrze, planujemy na trzecim roku, jak będą, zorganizować otwarte mistrzostwa WF-u tylko dla nich. Dwa, uruchomić poziom magisterski, żeby zdobyli uprawnienia magistra wychowania fizycznego, przy okazji zdobywając uprawnienia pedagogiczne, czyli będą mogli być nauczycielami, a jednocześnie specjalistami, trenerami bądź instruktorami, szeroko mówiąc, walki wręcz. W imieniu swoim, jak i władz uczelni zapraszam wszystkich, którym bliska jest umiejętność walki wręcz, którzy chcieliby się wzmocnić fizycznie i psychicznie, ponieważ formułę stosujemy otwartą. Zachęcamy. Hasło nasze jest takie: przynajmniej spróbuj. Do zobaczenia na uczelni. Zapraszamy.